Czy większa firma oznacza lepszą? Czy jesteśmy złapani w sieć przez przedsiębiorstwa cyfrowej gospodarki? Dzisiaj kilka słów o korzyściach skali na rynkach cyfrowych. Zostańcie z nami. W mikroekonomii korzyści skali to korzyści kosztowe, które przedsiębiorstwa uzyskują ze względu na skalę działalności. Zazwyczaj mierzone są wielkością wytworzonej produkcji. Przyjmuje się w ekonomii, że koszt na jednostkę produkcji maleje wraz ze wzrostem skali. U podstaw korzyści skali mogą leżeć czynniki techniczne, statystyczne, organizacyjne lub powiązane ze stopniem kontroli rynku. Dzieje się tak do pewnego momentu, aż pojawią się niekorzyści skali. Wygląda to więc tak, jak na rysunku. Korzyści skali dotyczą różnych sytuacji organizacyjnych i biznesowych oraz na różnych poziomach, takich jak produkcja, zakład lub całe przedsiębiorstwo. Kiedy średnie koszty zaczynają spadać wraz ze wzrostem produkcji, pojawiają się korzyści skali. Innym źródłem korzyści skali jest możliwość zakupu środków produkcji po niższych kosztach jednostkowych, gdy są one kupowane w dużych ilościach. Korzyści skali dotyczą również kwestii organizacyjnych i administracyjnych. Do pewnego momentu większa skala produkcji powoduje, że koszty ogólnego zarządu i administracyjne są dystrybuowane na coraz większą liczbę produktów, zaś ich udział w koszcie jednostkowym zmniejsza się. Istotnym aspektem jest tutaj wykorzystanie wiedzy jako czynnika produkcji w gospodarce cyfrowej. Wiedzy można bez większych dodatkowych kosztów używać wielokrotnie, więc otwarte jest pytanie, czy w przypadku wiedzy jako czynnika produkcji korzyści skali mogą występować w nieskończoność? Korzyści skali obowiązują po stronie podaży. Dotyczą producentów. Mają one jednak odpowiednik po stronie popytu. Nazywamy go wtedy efektem sieciowym, który powszechnie pojawia się w usługach internetowych. Decyduje on o rosnącej pozycji monopolistycznej firm, takich jak Google czy Facebook. Bo im więcej osób ich używa, tym większą mają z tego korzyść. W ekonomii efekt sieciowy to zjawisko, w wyniku którego wartość lub użyteczność, jaką użytkownik uzyskuje z towaru lub usługi, zależy od liczby użytkowników produktów. Efekty sieciowe są zazwyczaj pozytywne. Użytkownik czerpie większą wartość z produktu, gdy inni użytkownicy dołączają do tej samej sieci. Przyjęcie produktu przez dodatkowego użytkownika możemy podzielić na dwa efekty. Wzrost wartości dla wszystkich innych użytkowników, efekt całkowity, a także wzmocnienie motywacji innych osób niebędących użytkownikami do korzystania z produktu, efekt marginalny. Skutki sieciowe mogą być bezpośrednie lub pośrednie. Bezpośrednie efekty sieciowe pojawiają się, gdy użyteczność danego użytkownika rośnie wraz z liczbą innych użytkowników tego samego produktu lub technologii. Im więcej osób korzysta, tym większa użyteczność dla poszczególnych użytkowników. Nie chodzi tutaj jednak o spadek ceny związany z większą skalą wytwarzania. Chodzi o samą usługę. Jest ona bardziej atrakcyjna, im więcej osób z niej korzysta. Na przykład serwis randkowy z samymi pustymi, sztucznie stworzonymi profilami. To wątpliwa opcja. A mikroblogi? To z tego, że zatwituje, jeśli nikt tego nie przeczyta. Podobnie serwis społecznościowy ma tym większą atrakcyjność, im więcej jest tam osób. Pośrednie efekty sieciowe pojawiają się, gdy istnieją co najmniej dwie różne grupy klientów, które są współzależne, a użyteczność co najmniej jednej grupy rośnie wraz ze wzrostem drugiej grupy. Na przykład sprzęt może stać się bardziej wartościowy dla konsumentów wraz z rozwojem kompatybilnego oprogramowania. Po osiągnięciu masy krytycznej może wystąpić efekt pędu.
Ponieważ sieć staje się coraz bardziej wartościowa z każdym nowym użytkownikiem, coraz więcej osób jest do niej zachęcanych, co skutkuje pozytywną pętlą sprzężenia zwrotnego. Efekty sieciowe są często mylone z korzyściami skali. Ale pamiętajmy, korzyści skali to perspektywa producentów. Efekt sieciowy to perspektywa konsumentów. Korzyści skali opisują malejące średnie koszty produkcji w stosunku do całkowitej wielkości wyprodukowanych jednostek. Korzyści skali są powszechnym zjawiskiem w tradycyjnych gałęziach przemysłu, takich jak produkcja, podczas gdy efekty sieciowe są najbardziej rozpowszechnione w branżach nowej gospodarki, zwłaszcza w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych. Efekty sieciowe są odpowiednikiem korzyści skali po stronie popytu, ponieważ działają poprzez zwiększenie skłonności klienta do płacenia należności, a nie zmniejszania średniego kosztu dostawcy. Czy przedsiębiorstwa o tym wiedzą? Oczywiście. Występowanie efektów sieciowych w cyfrowej gospodarce skutkuje tym, że pozycja lidera na rynku ma większe znaczenie niż w innych branżach. Stąd szczególnie zacięty wyścig, aby być pierwszym w niszy rynkowej i aby zająć pozycję lidera. The winner takes all. Wygrywający zgarnia wszystko.